Witajcie hopheadki, hopheadzi. Początek stycznia, my już lecimy na pierwszy festiwal razem z Jarkiem i Mateuszem, z tymi się zobaczymy na lotnisku. Lecimy do Rygi. Jarek, gdzie jesteście? Wiesz co, my mieliśmy mało opóźnienia, ale już gnamy. Ja będę powoli już wsiadał do samolotu. Za 300 metrów. No. Miejsce docelowe będzie. No dobra, dobra, dobra. Dobra, okej, okay, dobra. No my zostawiamy samochód i ten. Zostawiamy samochód i lecimy. Okej. Okay. Zestaw podróżnika już. Jarek, pokaż, jaki ty masz zestaw podróżnika. Tak nie ukrywaj, też setka na odwagę to za mało, więc Jarek ma dwie setki. Tak, bo jest nas dwóch. Jarek, to nasz samolot. Patrz. Tak. Michael, dzięki. No, halo, halo? Sobie my siedzimy z tyłu. No okej, okay, ja siedzę z przodu. To do zobaczenia na miejscu. No dobra, to na miejscu wtedy. Dobra, hej. Halo, Jarek, jak tam? Doleciliście? Halo, halo. No i gdzie jesteś? Nie, bo już nikogo nie ma. No, bo mamy mały problem. Mamy problem. Pomyliłem samolot, wiesz? No dobra, no to co? No dobra. Przejmujemy Rygę. Jak przed chwilą usłyszeliście, Michael wylądował w Madrycie. My wylądowaliśmy w środku zimy. Musimy znaleźć jakiś hotel i co? I jedziemy na festiwal, co nie? Jarek. No tak, nie? W Łotwie jest minus 700. Ogarnęliśmy się na szybko w hotelu. Teraz szukamy wejścia. Wchodzimy. Michaela nie ma, ale musimy jakoś dać radę, co nie, Jarek? Tak. Co zmyślimy? Mamy torbę pełną rzeczy. Jarek się bawi w Mikołaja. Idziemy. Ej, zaraz na Mateusz. Właśnie już wskoczyliśmy w firmowe koszulki i podchodzimy do naszego cudownego stoiska. I co to teraz? Nie wiem, zapinałeś kiedyś kogo? Nie. Myślałem, że ty zapinałeś. No dobra, w takim razie mamy fotografa i dział marketingu, który będzie strzygał stoisko pierwszy raz w życiu. Powodzenia. Zaczynamy z Beast Mode Simco Mosaic, żeby pozwalać wszystkich z nóg. Chyba działa, nie? Sprawdźmy to. Powiem ci, panie kolego, tak kiepsko leci. Nie wiesz. Czemu podłączyłeś pustego kega?
płynne złoto. Może dlatego ten ris mi nie podszedł, bo zlałem na początku wodę, a potem risa do środka i to wypiłem. Pierwsza szklanka idzie. Brandy musi być. O, to jest to. Co, przełączamy na coś innego. Ludzie przychodzą, pytają się, co to jest. No, czas podłączyć i sprawdzić chyba, nie? Czyli mamy niepodpisane kartoniki i bierzemy jakiś stamtąd. I podpinamy je tu. Zobaczymy, co będzie. Ściągamy tą rzecz w dół i polewamy. Okay. Tak słyszałem, tak było dookoła. Tak mówili nam te ziomki z Finlandii obok, tak? Tak. Jest ekipka ludzi, która czeka na nowe DDH. Pierwsze DDH z Simply Mosaic trochę zmiotło ich nóg. Znuk. Ej, to jest prostsze niż się wydaje, naprawdę. Że koledzy z Pinty dają ale browar. Jak to pokażesz, Amarillo było według mnie z tych double dry hop Amarillo super. Najlepsze. No, dla mnie tak. Dlatego już się skończyło. A little bit too much. But too much doesn't mean too bad. Say, this is the best beer in the all evening or festival, for all festival, this is the best beer. Thank you. Yeah. Yeah, this one, this is the thing. It's the best beer in this evening. That's the best beer at the festival. Weź to nagraj. Ale co? Zobacz, co się na Antawcie dzieje. Simco Mosaic wybuchło, zobacz. Riga Craft Beer Festival 4, 4,25, 4,75, 4,5. Proszę bardzo, 4, 5, 4, o, 3. Mamy jakiegoś renegata. Ktoś dał trójkę. Wybierz trójkę, panie. Chyba nie to piwo pił. Rock and roll one, Ej, złapał mnie ochroniarz i mówi, słyszałem, że macie dobre piwo. Mógłby pan trochę nalać? Mamy powtórkę z Wilna, czyli lanie browara do plastikowych butelek. Wenden. The double dry hop, double IPA from Wenden. Siemanko hopheadki, hopheadzi. Pierwszy dzień za nami już. Absolutnie, rozlaliśmy bardzo, 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 bardzo dużo splendoru. Jak widzicie, tu pusty splendor stoi. Tak jest. Dwa DDH pękły całkowicie, jednego została nam absolutna resztka. I co, jak na pierwszy raz chyba żeśmy sobie jakoś tam poradzili. I co, jakby to Michał powiedział, bądźcie spragnieni.